I bez sens, muszę jeszcze raz jechać. Ale ten, zrespiło cię, możesz normalnie teraz jechać? Dobra, już się tak, bałem. Mogę. Ja nie mogłem na przykład wózeczkiem jechać, co nie? Dawaj, bo już jestem w posiadłości Lorda Crushvilla. Czekajmy na Kolopel jeszcze. Dobrze. Cześć, Kamilu. Dobra. Cześć. Wow, jaki tutaj. O, prestiż. Robloxowy, władca. Robloxowy aniołek, dokładnie. A tu z tym wąsem to kogo ci ją przypomina? Lorda Crushvilla. Mi nie. Nie? Mi zyska Roberta Szybaja. Tas. Dobra, no. Idziemy. Dobra. Money. Dobra, lecimy, nie ma co się zastanawiać. Ile tu jest kasy? Bogactwo. Ja w końcu już sama posiadłość. No. Co mamy tu tutaj był zrobić? Pytajnik, wiem, jego Kolopel zgarnął, więc on to wykupuje. A o, ja wziąłem. Potrzebujemy. O! Masz klucz? Na Sofię musisz się wybić. No, pa. Aha, tu jest dziura w ogóle. Siu, i na dach. A dobra, to nie jest mogę się wybić. Żebyś ten klucz. Ta. Chyba. Boga? Wybijam się na YouTube. Tobie się już udało, nie musisz drugi jeszcze raz. Jeszcze raz chcę. Nie działaj, ma nie działa, popsuło się. Chodź, otwieramy to. O, jest, dobra. Ja chcę kluczyk i koniec. A idę bez ciebie. A, nie idź beze mnie. Dobra, tu się otworzyło chyba. Nie. Tak. No i co, ja też musiałem otworzyć. Oj. No. The yellow... Ciebie. Aha, dobra. Nie wiem czemu, ale mnie cofnęło na przykład. Nie, nie mogę, muszę wziąć klucz, inaczej się tam nie dostanę. No ty gałganie. Jak tam dziura się zrobiła na dachu? O, teraz, dobra. Ja muszę sam klucz zgarnąć. Zwarłem głowę. Muszę sam klucz zgarnąć. Dobra, otworzyłem. Wyciągam klucza. Mam. Dobra, no i w końcu, pyk. Możemy lecieć. Dobra, czekam na ciebie. Muszę tu otworzyć. Pa, muszę otworzyć i teraz dopiero, cyk. I biegnę, o, a cyk. Tak to mnie teleportowało i nie mogłem. I cyk. Po drzewie. Co to w ogóle jest za jakaś ogromna posiadłość? Te drzewo tibijskie. No. Dobra, zbiorę tego dolarka jeszcze jednego. Jakiejś smoły wpadłem, czy jakiejś innej dziwnej, czarnej tutaj substancji. Coca-Coli. Może być i Coca-Cola. Ej, kupię sobie Super Speeda, bo czemu by nie? Tylko to był zły pomysł chyba na to. O! Dobra, ja już jestem na basenie, elo. Tak? Tak. Ja właśnie zmarnowałem $200, ale nieważne. Tak się marnuje pieniądze, słuchajcie. Dobra. Tu jest wentylacja jakaś. O nie, utopiłem się! Utopiłem się w basenie. To? No normalnie. Utopiony w basenie. Czy tą wentylację szło jeszcze po drzewie? Nie. O, tu jest. Nie, to znaczy? Po drzewie. Ej, to czemu ja po wentylacji? A, okej, okay, nieważne. Nie wiem, co chcesz zrobić, Kamilu, ale my już uciekamy. Do basenu musisz... Jest animacja, jak rurami się przemieszczamy. To yes. Niezłe gałganki. Widzisz, na mnie poczekałeś, się na ciebie poczekałem. No, dobra, czekamy na ciebie. Zapamiętam to sobie, słuchaj, zapamiętam. Wiesz co, ja w ogóle tam wenty znalazłem, kasę zabrałem i mnie zabiło. W ogóle spadłem na dół. Najgorzej. Dobra, z no, basenu okay. Musisz wodę spuścić, o ile nie jest już spuszczona. Okej. Okay. My się tu rozejrzymy. Jest... O nie, jest slime. Slime'owa zjeżdżalnia będzie. Skąd? Ale z tego drzewa? No z drzewa tam jakoś. Są jakieś liany, to nie. Czekaj. Ja jestem ślepy. Nie wiem. Jak ty poszedłeś tam? To ty nie pamiętasz? No nie wiem, o czym ty mówisz. Po jakimś drzewie szedłem, ale no. No jestem na drzewie. Mówisz, że po drzewie. I idę dalej, tu nic nie ma. Ale... Ty jesteś. Na drzewie. Cześć, zrobię reset charakter, może mnie cofnie. Patrz, no... Pytam się, gdzie dalej. Mówi, że po węcie to nie. No czekaj. Nie, wisiłem się pomiędzy drzewem, nie. Musisz zeskoczyć tam i zeskoczyć do pomieszczenia. A tu nie mogę już przejść. Do pomieszczenia tego na początku, tak.
Przez drzewo i pyta, wentę. Czy przez wentę, a ty mówisz nie, po drzewie. No, a ja nie wiem, jakim drzewie mówisz, ja tam skakałem po jakimś drzewie. Dzięki, ziomek. A myślisz, że ja tam wiedziałem. Drzewo było, wenty też były. Marudzisz. Ale w jakiej kolejności, to nie wiem. Ach, no i teraz jestem, teraz się wszystko zgadza. No w końcu, no ile można było na ciebie czekać? O jest, Kamilek! Dobra, wskakuj do basenu. Czemu? Nie wiem, tak po prostu. Dobra, wow. Dobra. Nie ma wody i pa, tutaj teraz. Do dziury, cyk, niczym Mario przez rury. Pa, jakie to będzie animacja. Ja nie miałem animacji. Masz. Każdy ma animację. No i elo. Dobra, i tu byliśmy, o. Slime slide. To nieźle. Trzeba jakoś wskoczyć, nie wiem jak. O, tak na przykład. Jakie to parkurowiec jest tam prawdziwy. Walić tu te pieniądze, chcę O, jeszcze to jest znowu. Tratwa. Czteroosobowa. O. Akurat. Sam raz. Dobra, i płyniemy. Pa, na Energy Landii też w takiej pływałem. Tak było. Po slajmie? Nie, i takie wodospady były i mogło być tak, że cię woda zaleje. Mogłeś zginąć. No. I cyk. To fajnie. Co tu się czeka, dzieje? Czeka, aż się to zbaguje i wyrzuci cały tryb. Dobra. Nie no, nie będzie tak. Dobra, trafiliśmy do sejfu. O nie! Lorda Krużwila. Jejku, bym prawie spłynął z tym basenem. Nie, to nie jest sejf Lorda Krużwila. O kurde. To jest sama posiadłość. Tak. Nie, na mieszkaniu to nie jest łatwe obby. Ale co to jest? To jest jakieś pianinko. Muzyczkę trzeba pewnie zagrać odpowiednio. Ile mam nadzieję, że nie. Ja nie mam siły teraz na główkowanie. Dobra, co dwa? Trzeba coś zagrać na pianinie. A gdzie jest pianino? Tutaj. Kolo.pl. Tu ma tutaj klawiaturę. Musi zapamiętać kombinację. No tak. Nie ma tak lekko. Patrz, dobra. Ja ci zagram Chopina. Ja zagram, bo gram kombinację. Nie zagrane. Jak? Czekaj. No pamiętaj co tutaj teraz. Bang. Zrobiłem to. Ma się tą pamięć do muzyki. Normalnie, jak ja to pianista mógłbym zostać. Otwarte. Pa, się otworzyło sekretne przejście. Tu jeszcze trzeba chyba. O, ty gościu, gdzie ty tam idziesz? Tam masz wzorek pokazany. Co nie? I tu na pianinku miałeś zagrać. Nad pianinem też się pojawiało. Ho. No nie, i zamknęło się. Patrz, to jest prawdziwy pianista. On nie umie, nie zna hasła. O, dobra, zna, okej. Okay. To nie zna hasła, zobacz go. I tu jest przejście za regałem, dawaj, lecimy. I sliding. Wow. O kurde, księga czarów. Jak to jest ten One Piece, o nie. Był One Piece. Wciąga mnie do księgi. Co? O nie. Dawaj, Kamilu, do księgi wlatujemy. Czekaj, musimy po kolei. Co to jest za jakieś creepy miejsce? Okej. Okay. Dobra. Kamilu, zapraszam cię. No czekaj, po kolei musimy, nie? Teraz ja chyba. Albo i nie? Na samym końcu, jak taki pleb. Ja już sam nie wiem, gdzie my jesteśmy. Halo, księgo, otwórz się. Halo. O, bliska, ej, księgo, stój, Kolo, stój, stop! Czekaj. Ej, księga mi się nie chce otworzyć. To musisz. Powiedziałem Kolo.pl, żeby czekał, poszedł się zabić, no nie. Ja sobie zbiorę kasę, ja mam was gdzieś, ja się tu w ogóle cofam. Dobra, to zbieraj hajsy. A ja to może kwestia dzieje? Tego, że na pianinku nie zagrałem. Nie, to chyba nie ma znaczenia. Nie, chyba nie. O, nie wywróciłem się, halo, jestem jak żuczek gnojarz na plecach. Księga mnie wciąga, XD. No w końcu, dobra, udało się. O, Kamilu. Co ty tu masz? Ej, czekaj, gdzie ty masz brodę? A gdzie, nie, to ty masz, jesteś zbagowany.
Nie, wszyscy to ty mają nie masz normalnie. Brody i masz czapkę na pół głowy. Ty masz czapkę na pół głowy, tobie się zbagowały wszystkie postacie, bo tylko ciebie tak widzę. Dobra, nie, nieważne, ja chodź. Pozapalamy tutaj znicza. To jest normalnie... A, sorry, tam muszę przynieść, poczekaj. To nieźle gałganie. Dobra, hopa. No Kolo.pl, daj coś zrobić, ja zaraz wyrzucę ich wszystkich z tych ze znajomych, mnie denerwują tutaj. No. Cyk. Jest i magiczna skrzynia. Magiczna skrzynia, otwórz się. Co tam wygrzebałeś? Beach. Hak kapitana. To jest beach. Ja też chcę. A jeden tylko jest dostępny. No tak, dla mnie, dla najlepszego. To jest skrzynia, dobra. Człowieka na tej kuli. Otwieram, ziemskiej. Otwieram ją. Pa, normalnie tu jest to. Dawaj biczem tam. O kurde, jak ty normalnie widziałeś Indiana ty Jones. Tam? Normalnie Indiana Jones. Okej, okay, dobra, lecimy. Jak ty zbagowany. Siu. Pa, ze starym pa. Na plecy. Normalnie, gościu. Pa, jak ja pierwszy tu jestem. Chociaż nie poczekajmy za kumpli. To jest zdrada, to jest zdrada. Poczekamy na kumpli naszych. Ej, gościu, nie, poczekaj za kumplami. Wiesz, kumple Kamińskiego. Patrz, God of Nairos. No to ty, o ty najgorszy. Nie robi się tak. To jeszcze Kolo.pl biegnie. Dobra. I statkiem musimy odpłynąć. W ogóle co to za miejsce jest? Ja nie rozumiem. No i super, odpływa bez nas. No i co zrobił najgorszy? Gaugan. Dobra, do wyrzucenia. Prawym unfriend block player. Elo, essa, wariacie. To niezły wariacik z niego. Dobra, skacze. Siu. Ale ty jesteś, nie masz brody i mam, czapkę ty nie masz lewitującą. Ty nie masz, no spojrzę no na ciebie, mam brody. To widzę. A, dobra, No i mi bić nie zadziałał, wpadłem do lawy. Dobrze, ja to z Kolo.pl odpływany. Elo, admirosie. Zostałeś wyrzucony z załogi w tym momencie. Ja nie rozumiem tej gry, co tu się w ogóle dzieje? O nie, jaki boss tutaj jest. Dobra. Łupan, jak to jest sans no z dobra. Undertale'a. Tak, jak ty chyba mi tutaj spoilerujesz. Ale dobijemy, wow. Weź przestań, no przecież biegnę do niego. Zabiliśmy go nie już, nie zabijajcie go jeszcze. Jak ja dopiero na statku płynę. O, siema, Kruszwil. Ej, to koniec jest chyba. No i co, przeszedłeś grę beze mnie, nie robi się takich rzeczy. Najgorzej. Haha, zostałeś strollowany, zażartowany, haha, patrz. Ej, uwierzyłem w to nawet. No trzeba, się tam Kolo.pl biegnie. Jak on ze mną płynął statkiem, to on się zagubił? Patrz, nie, super speed. Tak? Ja też. Normalnie. Pa. I to na zawsze jest super speed, czy tylko do nie, przegrana? Jak zginiesz, bodajże. Dobra. O kurde! A! Po co podchodziłeś pod niego? On się zdenerwował. Ojej! Wpadłem w jego rękę. No nie ważne. A i po co podchodziłeś? Nie wiem, bo ty podszedłeś, to ja też chciałem. Dobra. O, to jest jakaś armata. Jak ja tu go zastrzeliwywuję normalnie. Jak to? Tak, to patrz, leży. O nie, najgorzej. Pokonałem. Ej, ta super prędkość nie jest dobra. No mi ona już minęła. Halo, ja myślałem, że tu będziemy po prostu okradać Lorda Kruszwila z pieniędzy, a to jakieś w ogóle dymy się. Moja postać nie umie skakać. Nie, no nie wiem, co tu się dzieje. Jak ty chyba spadłeś, tak mi się wydaje. No tak troszkę. Dobra, biegnę Lasy, normalnie, no. bez ja żadnych tutaj dopalaczy. Ja mojego pięknego kawaii plecaka. Ej, bo już go zabiliście, pieniędzy. Dobra. No tak, ja go z armatki swojej między nogami zabiłem. Tak, jak on tu się ożywił. O, to jest skrzynia, idę stąd, ha, zostawię ciebie i zgarnę cały skarb tylko i wyłącznie tak? na ciebie, pa. Ja już ha? Biegnę. Patrz. Checkpoint mi zaliczyło. Zartowałem. Cięło ci brodę i głowę. Też mnie rozsypało niestety. Chyba to otwórz. Otwierać, policja. Halo. Tam na górze trzeba otworzyć pewnie. A wariacik nam tam jakiś otworzy. Zaraz będziemy. A się podnosi. Dobra. Dobra, uwaga. Czekaj, ja to wezmę na sposób. No ten ostatni jest za szybki. Ja myślę, że za 2 lata przyjdziemy te obbi. Tak? Dobra, lecimy. Bez lecimy. Zastanowienia się. Cześć. Patrz. Zginąłem. Biorę skrzynię skarbów jest tylko i wyłącznie dla mnie. Tak? To jest ja muszę wejść i sobie otworzyć jeszcze raz. I dolarkowy klucz. Wow, wciąga mnie gdzieś, halo. Jak to wciągać? A może poczekajcie za mną, bo ja tutaj biegnę.
O nie, jest tu clown z Koszalina. Kolejny? To nie. No, kolejny. Jest clown z Piaseczna. Dobra, jestem przy skrzyni. Ja o nie, tańczy... Kolo PL1 wciskany jest ja do skrzyni. Ze starym na plecach. Dobra, otwieram skrzynię. A ja tu będę tańczył tak o ja mam dolarkowy kluczyk zdobyty. Ja dobra. Tu tańczę flamengo i yellow. Wessany zostałem. O, jak tu chyba koniec pa, już otwieramy. Będzie. Otwieramy. Dobra, open the door. Safe Lorda Krużwila w końcu nasz. Lord Krużwilnego lasa i yellow. Lord Krużwilnego lasa, niemożliwe. I otwiera się. Diament! Diament! Już oddawaj ukradł. Diament! Oddawaj! Patrz, jak uciekł szybko. No. Dobra, kolejny będzie mój, tylko mój. Dobrze. Wynocha mój. Stąd. Mój! No ile można czekać za diamencikiem? A to u góry co robi? Czerwony przycisk na czole roka, nie dotykaj tak. Nie? Dobrze, to nie będę dotykał. Dobrze. Mój! Ale dym! Patrz, ty zginął. Kacper Szczota jeden, fajny nickname. Jejku, jak to się respi długo. Panie gra, proszę się szybciej respi. Ty, wiesz jakie tu dymy teraz będą? Jakie dymy będą? Gościu, teraz się dopiero prawdziwe lobby zaczyna. No nie, ja ten odcinek chyba na 5 z tych podnosów. Nie, na 100% zrobię z tego dwie części. To musi być na dwie części, Kamilu. Nie ma szans, wow. Żeby to w jednym co odcinku. Co się dzieje? Jaka tu zaraz oglądaj, spadam, oglądaj. Bo to jest dobra animacja. Dobra. Moje życie nie ma sensu. Jak to Mission Impossible jest jakieś. Normalnie, rób Mission Impossible. Ała. I do helikoptera, w sensie do... Prywatny odrzutowiec. Jelo, wariaciki, lecimy z diamencikiem. O ty złodziejo, wykiwałeś nas. Wow, ucięło mi nogi. No nieźle. Co? Nie chcę ci spoilerować. Dobra. Jest i prywatny tutaj samolot. I lecimy. O, to Smoleńsk. Jeszcze nie koniec. O, dolarek. Co? O nie. Pyk. To niezły Lord Krużwil. Dobra. Mam. Jak ja musiałem spadochron zdobyć, wiesz? Ta? Ta, zaraz też będziesz zdobywał. Ibijski spadochron będzie zdobywany. O, siema. Siema. Wetam na dół po spadochron, ja poczekam za tobą. Samolot się nam wali, ale trudno, przeżyjemy. Halo, jak ja tu zginąłem, nie wiem dlaczego. No to beczka cię zabiła pewnie. Nie zabiła mnie beczka. Zabiło mnie... Łapaj spadochrona. Masz spadochrona, nie? Mam, tam na dole jest, musisz go zdobyć. No to co mnie tu trolujesz, że łapaj? No co te beczki się jakoś bagują? Jak one się tu pojawiają i znikają. Dobra, nieważne, mam spadochron. Masz spadochrona? Dobrze. Mam na moim plecaku spadochron. Okolo PL1 teraz biegnie. Oni nie zdążą. Będzie po nich. To jest niestety katastrofa tutaj. Katastrofa lotnicza. Otwieraj ten... Dobra. Cyk. Lecimy. I skaczemy. Wow, jak w Fortnite. O! Fortnite Roblox, słuchajcie. O kurde. Ulala. Winner's Room, to już chyba koniec. I lecę, otworzył się spadochron. Cyk. Co tu jest? Tu. Chyba udało mi się przejść. Tak? To koniec? Ja jestem Winner's Room. Też jesteś Winner's Room? Ja już jestem tam, gdzie zaczęliśmy naszą przygodę. Czemu się wróciłeś? Jak tu jeszcze był diamencik do zebrania? Achievementowy? Nie. Wow. Dobra, siema. Gdzie ty jesteś? Halo, co się tu wydarzyło? Jak nie wiem, o co chodzi. Umarłem. Gra mi się zbugowała. Mi też.
Widzę jakiegoś kolesia w okularach. To chyba jest moment, żeby się pożegnać. Tak, chyba to jest ten moment, żeby się pożegnać. Dokładnie. Dokładnie. To się żegnaj. A nie, to ja się witałem, to ja się pożegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Było bardzo przyjemnie. Niestety Admiros oszukał nas na pieniądze, tak jak widać. Poświęcił swoich widzów, żeby zdobyć diament, więc dziękujemy za oglądanie. Zachęcam bardzo serdecznie do badania wszystkich linków w naszych opisach, do zostawienia suba, łapki i co. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się, pa, pa. Cześć, na razie.